Szanowne naukowczynie, szanowne studentki. 11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Dzień ustanowiony stosunkowo niedawno, bo w 2015 roku. Ale ustanowiony po to, żeby pokazać, że my kobiety mamy równe prawa w nauce i w kształceniu. Jesteśmy dużą grupą. Ponad 700 tysięcy studentek i tylko 500 tysięcy studentów. 49% nauczycielek akademickich. Prowadzimy badania w różnych dziedzinach wiedzy, kształcimy się w różnych kierunkach. Dzisiaj szczególnie chcemy wszystkim paniom, które funkcjonują w polskiej nauce, które mają możliwość funkcjonowania w polskiej nauce, życzyć wszystkiego co najlepsze, żeby miały równy dostęp do nauki, żeby mogły rozwijać swoje umiejętności i żeby były zadowolone z tego, co robią. Także wszystkiego dobrego dla naszych pań i dziewcząt, które funkcjonują w nauce.